Pogrzeb Janusza Wejsca. Współzałożyciel Radia Z spoczął na Powązkach. Autor kultowej audycji Dzwonię do Pani / Pana w bardzo nietypowej sprawie odszedł w wieku 74 lat. Pogrzeb Janusza Wejsca odbył się 23 marca 2023 roku na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach. Legendę radia i telewizji pożegnała rodzina i znajomi. Janusz Wejs był popularnym dziennikarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym, pisarzem oraz artystą kabaretowym. Współzałożyciel Radia Z brał udział w rekrutowaniu popularnych dziennikarzy takich jak Szymon Majewski, Marzena Hełminiak czy Wojciech Jagielski. Telewidzom dał poznać się jako prowadzący słynnego programu TVP Miliard w Rozumie. Jego śmierć to wielka strata dla polskiej kultury. Janusz Wejs odszedł po walce z ciężką chorobą. Potrafił pomagać ludziom. O śmierci Janusza Wejsca poinformował w mediach społecznościowych jego syn. Jak się okazało, dziennikarz zmagał się z problemami zdrowotnymi. Z głębokim żalem i w wielkiej rozpaczy zawiadamiamy, że 10 marca po ciężkiej walce z okrutną chorobą odszedł od nas kochany mąż, wspaniały tatuś, człowiek wielkiej dobroci. Janusz Wejs. Przekazało w sobotę Radio Z. 18 marca na antenie radia odbył się program specjalny dedykowany zmarłej legendzie Janusza Wejsca. Prawdziwe tłumy. Wśród zgromadzonych znalazła się rodzina zmarłego, a także mnóstwo osób z branży. Prezenterowi w ostatniej drodze towarzyszyli m.in. Szymon Majewski, Robert Kozyra, Adam Michnik, Rafał Bryndal, Krzysztof Skowroński oraz Maciej Karpiński. Janusz Wejs spoczął na Powązkach Wojskowych w kwaterze GI, na miejscu numer 12 w rzędzie TUJE.